O Jezu. Dobra, jest tylko jeden rozdział. Dobiega mnie płacz chłopca, który brzmi w mojej głowie. No co za zmora, spać nie da, no. Jakieś jezioro mi się śni, czy co? Robert Małecki spisał hipnotyzującą opowieść, której nie sposób zapomnieć. Każde kolejne zdanie z Mory wbija w fotel z coraz większą mocą. Podpisał Marcin, ale Dorociński. Panie Marcinie, z całym szacunkiem, proszę zająć się z szachami chociażby, a mnie zostawić recenzowanie. Robert Małecki, którego znam nie od dzisiaj, ugruntował swoją pozycję na rynku wydawniczym przez minione kilka lat. Jak do tego doszło? Jak to się stało? Co mogę powiedzieć o tym, jakim był pisarzem wtedy, kiedy go poznałem, a jakim pisarzem jest dzisiaj? Co doprowadziło do tego, że można powiedzieć, że obok Remigiusza Mroza jest najmocniejszym zawodnikiem aktualnie wydawnictwa czwartej strony. Ktoś złośliwy, cyniczny, ironiczny, broń Boże ja, mógłby powiedzieć, że może to zasługa nazwiska, bo jeden też Małecki jest, co prawda na innym regale, bo z literaturą piękną, ale jak ktoś wpadnie, jakiś laik do Empiku i powie, że poproszę coś Małeckiego i akurat ktoś, kto stoi na kasie, pomyśli sobie, o, teraz pojawiła się nowa powieść Zmora, no to da mu Zmorę, zamiast chociażby Horyzontu czy Śladów. I może to w jakimś stopniu także wpływa na sprzedaż. Ale prawda jest zupełnie inna i ja tą prawdę znam i podzielę się z nią z wami. No bo tak jak powiedziałem, Roberta Małeckiego znam i minęły już 3 lata, odkąd przeczytałem jego pierwszą trylogię. No i mocno się Robert Małecki zmienił, dojrzał jako pisarz, lepiej wyważył pewne akcenty, bo czytając tamte książki, bardzo mu się spieszyło. A teraz nauczył się dawkować emocje, tak żeby czytelnik od samego początku do końca tej książki nie odłożył, ale żeby też nie był zmęczony, bo muszę przyznać, że 3 lata temu akcja była za szybka. Teraz te akcenty są wyważone zdecydowanie lepiej. No i Robertowi oddać trzeba na pewno, że był bardzo zdeterminowany do tego, aby zostać full-time pisarzem. Pamiętam jeszcze, jak 3 lata temu męczył się na etacie, chciał pisać więcej, no i udało mu się, więc my czytelnicy możemy się cieszyć, że inni mają sukcesy. Wiem, że to może trochę takie nie za polskie, ale cieszmy się, że innym się udaje, że robią to, co lubią i robią to dobrze, bo faktycznie widać postęp. Tych książek jest więcej. Robert Małecki tempo swoje pisania zwiększył, no i zaczął pisać też powieści bardziej klimatyczne. Bardziej odnalazł Robert Małecki rytm i swój własny styl. Szczególnie charakterystyczne dla niego jest to zostawianie takiego mocnego ostatniego zdania w każdym rozdziale. Są dalej zdania pojedyncze, w większości jest tempo dobrze podtrzymane, ale tak jak powiedziałem, rytm jest dużo lepszy, więc jako pisarz się rozwinął i widać, no można, jak się chce, to można, ale trzeba być bardzo zdeterminowanym i bardzo chcieć czytelników zaskakiwać, wciąż swój warsztat w jakimś stopniu ulepszać, no i dzięki temu książka, o której wam zaraz powiem, czy jest lepsza od tych, które czytałem 3 lata temu? W tym samym miejscu dzieje się akcja. To tylko tyle. Na razie zmiana kadru. I co takiego Robert Małecki wyrzeźbił w Zmorze, że czytelnicy tak bardzo oczekiwali tej książki? Bohaterka, która wraca z Warszawy po no niezbyt udanych próbach podjęcia kariery zawodowej jako dziennikarka, wraca na stare śmieci, ale wraca z nią coś jeszcze, wraca z nią zmora. Koszmar, który ją dopada prawie każdego wieczoru, związany z jeziorem, związany z rokiem 86, związany z pewnym chłopcem, który pewnego dnia wyszedł i nie wrócił. A że nad tym chłopcem znęcali się dwaj bracia, a tamten był nieco przytuszy i do tego rudy, no to możecie sobie wyobrazić, że łatwego życia nie miał. Dzisiaj na pewno znalazłby jakichś obrońców, ale znęcanie się nad słabszymi dawniej, no raczej
Wszyscy patrzyli, że jest ładna pogoda, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, a lepiej było się przyłączać do śmiechów nad słabszymi, niż ich bronić. Ale nie dajcie się zmylić, bo cechą charakterystyczną dla pisarstwa Roberta Małeckiego jest to, że bardzo lubi sytuacje skomplikować. I poza tym chłopcem jest jeszcze matka naszej głównej bohaterki, wokół której też jest jakaś dziwna tajemnica i cień podejrzenia pada tak na dobrą sprawę na wszystkich. I na ojca, i na tych, którzy znali jej matkę wtedy, a było ich trochę, i na tych, którzy tutaj współcześnie z naszą bohaterką się przyjaźnią. Bo jest jej koleżanka, która jest także dziennikarką, są jej znajomi z przeszłości, jest komisarz, jest pewien producent filmowy, a wiadomo jak to jest z filmowcami, lepiej na nich uważać, bo oni zawsze coś kręcą. No i Kama Kosowska ma do wyboru dwie opcje. Albo oleje sprawę i będzie udawała, że się nic nie stało, albo będzie chciała się właśnie z tą zmorą z przeszłości zmierzyć. I dlaczego od zmory nie można się oderwać? Mimo że Robert Małecki faktycznie zastosował znane czytelnikom kryminałów sztuczki, takie jak właśnie zawieszanie tej akcji na końcu każdego rozdziału, jak zmienianie narracji z jednego bohatera na drugiego, jak ta właśnie zagadka z przeszłości, próba składania tej retrospekcji w jedną całość. Jakbym miał to do czegoś porównać, to jest tak jak z coverami, że niby każdy może zagrać coś podobnie, ale nie jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej. I Robert Małecki opanował sztukę pisania kryminałów no niemalże do perfekcji. Faktycznie zasługuje na to miano, które mu się teraz przypisuje. Zasługuje na te billboardy w Warszawie, na te kampanie reklamowe, bo na szczęście one nie są wydmuszkami. Faktycznie ktoś, kto kupi jego książkę Zmorę, nie zawiedzie się, bo to nie jest taki typowy kryminał. Znaczy jest typowy, nie jest. No dobra, tutaj nie zaczyna się od trupa, nie zaczyna się później od komisarza, czy policjanta, czy detektywa, tylko tutaj Małecki skupia się bardziej na relacjach międzyludzkich. Ten kryminał jest bardziej takim kryminałem obyczajowym, bo dużo się rozgrywa właśnie w grzebaniu w życiorysach naszych bohaterów. I Robert Małecki lubi dawać nam zwykłych bohaterów. Nie jakichś wyimaginowanych, którzy praktycznie się w życiu realnym nie przytrafiają nigdy, ale to są ludzie najczęściej z problemami, szarzy obywatele, którzy wiodą swoje normalne życia i dzieją się w nich no często jakieś no nienormalne rzeczy. Nie podejmuje próby moralizowania, nie skupia się za bardzo na jakichś wątkach miłosnych, tylko jest mnóstwo okruszków, po których trzeba powoli dochodzić do sedna sprawy. I tutaj w cieniu oskarżenia tak naprawdę jest każdy, więc do końca nie wiadomo, kto za tym wszystkim będzie stał i jakie jest rozwiązanie tej zagadki. No i jest ten klimat, bo jak czytałem tę książkę, to pomyślałem sobie trochę o serialu The Dark, trochę o serialu Ostre Przedmioty. I Robert, skoro jesteś pisarzem na pełnym etacie, to pewnie masz czas, żeby sobie obejrzeć te seriale i czuję, że je oglądałeś. Ale to wszystko robi tej książce dobrze, bo nie dość, że czyta się ją szybko ze względu na prosty język i styl, to udało się stworzyć tutaj taki gęsty klimat, że Zmora jest naprawdę dobrą książką. Po prostu. Ale okładka mogłaby być ze skrzydełkami, bo takie się bardzo szybko niszczą. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W sytuacjach, kiedy pisarze kryminałów dużo potrafią zagmatwać, to na koniec, mówiąc prostym i brzydkim językiem, coś się może wysrać. Ale Robert Małecki chyba siedzi z jakąś wielką kartką i mapą, jak każdego z kimś powiązać, jak to wszystko połączyć, tak żeby właśnie na koniec się nie wysrało. No i na szczęście zakończenie tej książki daje czytelnikowi duże poczucie satysfakcji i to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać nas czytelników z takim okej, ale po co to wszystko? Dlaczego on albo Deus Ex Machina i ktoś nagle wskoczył i nie wiadomo skąd jest winny temu wszystkiemu. Tutaj wszystko się składa w jedną całość. No i to jest właśnie ta cecha dobrego pisarza kryminałów. Jeżeli szukacie dobrego thrillera kryminalnego, to ja z czystym sumieniem mogę wam polecić. I nie dlatego, że Roberta Małeckiego z nami, nagraliśmy wcześniej jakieś fajne trailery. Nie dlatego. Mówię szczerze, że to była po prostu bardzo dobra książka. Jeżeli wy znacie inne dobre thrillery kryminalne, to możecie o nich napisać w komentarzu. Niech inni też z tego korzystają. Oprócz tego pamiętajcie o moim Instagramie, gdzie
pokazuję wam na bieżąco, jakie książki teraz czytam, jakie będę niedługo recenzował. I możecie zajrzeć na stronę Okoń w sieci / sklep, bo mam swoją kawę, która nazywa się Zbrodnia i Kawa. I w dniu publikacji każdego filmu o kryminale jest rabat 25% na zbrodnię i kawę, jak piszecie hasło Kryminalny Okoń. Ode mnie to by było na tyle. Myślę, że Zmora była książką, dla której warto było się poświęcić w tym deszczu. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem. A tutaj wyświetlają się filmy, które niedawno zrobiłem. Jest też playlista i jest jeszcze film polecany przez YouTube, także możecie do tego zajrzeć. No i oczywiście zasubskrybować mój kanał. Będę wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję, kocham was, pozdrawiam.